Katastrofa wydarzyła się 26 maja 1991 roku o godzinie 23:17 w Tajlandii. Lot 004 linii Lauda Air był planowany lotem z Hongkongu do Wiednia z międzylądowaniem w Bangkoku. O godzinie 23:02 czasu lokalnego samolot wystartował z lotniska Don Muang i miał do pokonania mierzący około 8500 km długi odcinek trasy. O godzinie 23:08 załoga dostrzegła ostrzeżenie o błędzie w systemie, który może doprowadzić do uruchomienia odwracania ciągu silnika w trakcie trwania lotu. Taka sytuacja zwykle nie zdarza się jakoś, że silniki wyposażone są w szereg zabezpieczeń, które uniemożliwiają włączenie mechanizmu, kiedy samolot nie znajduje się na pasie startowym. Po skonsultowaniu sytuacji pomiędzy sobą i sprawdzeniu roli alarmu w podręczniku nie podjęli żadnych działań i również procedury ich nie przewidywały. O 23:17 odwracacz ciągu silnika numer 1 uruchomił się samoistnie, co zaskoczyło pilotów. W tym czasie samolot znajdował się na górzystym terenie pokrytym dżunglą. Samolot w wyniku gwałtownego zmniejszenia prędkości utracił siłę nośną na lewym skrzydle, co doprowadziło do przechyłu maszyny na lewe skrzydło i przejścia na plecach do lotu nurkowego z rotacją. W katastrofie było wszystkich 213 pasażerów i 10 członków załogi, z czego wszyscy zginęli.